tak jak zawsze zaczynamy od rozgrzewki. Pierwszym ćwiczeniem będzie bieg w miejscu z krążeniami ramion w przód i w tył. 20 razy prawa i lewa ręka. Zaczynamy. I druga. I krok od stanu do stanu około 20 km. Skręty za siebie, 10 razy prawa i lewa strona. Skręt do spodu 10 razy. I rozgrzewamy bioderka, 5 razy na prawo i 5 razy na lewo. I to samo do przodu 10 razy. Podszywamy kolana do środka 10 razy. I na zewnątrz. Podszywamy kostki, krążymy do środka, na zewnątrz. To samo druga. Przenosimy ciężar z nogi na nogę. Dziesięć. Okej. I przechodzimy do części głównej. Do tej części możecie sobie stanąć judogę, tak jak ja w tym momencie. Ćwiczenia będziemy wykonywać starsza grupa 30 sekund, młodsza grupa 20 sekund. Obydwie grupy mają 10 sekund przerwy, będzie 6 ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie będzie sprint w miejscu. Ja wykonam wersję dla grupy starszej 30 sekund. Zaczynamy. Kolejne ćwiczenie.
nie będą dobite na krześle, więc tak jak sama nazwa wskazuje, potrzebujecie krzesła. I tak samo wykonuję wersję dla starszych grupy, czyli 30 sekund. Zaczynamy. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, do którego będzie potrzebować obciążenie. Użyłam 1,5 litrowych butelek. Młodsza grupa może wziąć 0,5-litrowe, żeby było lepiej. I będą to przysiady z obciążeniem. 30 sekund starsza grupa. Zaczynamy. Kolejne ćwiczenie będzie to ćwiczenie na plecy, do którego wykorzystamy pas. Pas robimy w taki sposób, żeby było nieco szerzej niż nasza oś barkowa, żebyśmy mogli go przełożyć za plecy spokojnie, nie wykręcając rąk. Zaczynamy. Ćwiczenia są do spięcia brzucha. Przypominam, nogi kąt 90 stopni i ciągniemy cały ruch tylko i wyłącznie z brzucha. Zaczynamy. I ostatnie ćwiczenie w tej serii, a zatem wasze ulubione, czyli mołki. Zaczynamy. Przypominam, młodsza grupa wykonuje 3 serie takiego wodą, a starsza 4. To było ostatnie ćwiczenie w tej serii. I przechodzimy do ostatniego etapu naszego treningu. Tak jak zawsze, to rozciąganie. Zaczynamy od rozciągania nóg. Wkładamy sobie połowę przed siebie i ciągniemy. I tak trzeba około 20-30 sekund. Tak, żebyście czuli ból. Bam bam bam.
Przechodzimy dalej, zaciągamy sobie rączki, łapiemy w okolicy łokcia i ciągniemy za siebie. Jeszcze około 10 sekund. I druga ręka. Możecie się złapać za ucho. Obszerne ruchy. Trzymamy 10 sekund.
rozciągamy plecy, dajemy nogi za siebie i kręcimy raz w jedną, raz w drugą stronę. I tak trzymamy około 10 sekund. I na zakończenie rzepkę. Jeśli macie możliwość, żeby ktoś was docisnął, to poproście. Jeśli nie, to proste plecki. Dociągamy jak najbliżej stopy i machamy. Musi się lekko już pochylić. Tak trzymam około 20 sekund. Dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas i do zobaczenia na kolejnym treningu.